Cześć. Od jakichś trzech lat ciągle spotykam się z pojęciem wielkiej hossy pokoleniowej na GPW. Jest to termin chyba wymyślony lub przynajmniej bardzo spopularyzowany przez inwestora i influencera giełdowego – mam nadzieję, że nie obrazi się za to określenie – Alberta Rokickiego, który co by się nie działo wieszczy właśnie hossę pokoleniową, czyli taką długą gigę hossę, która wyniesie WIG20 o 100% w górę, a mniejsze spółki o kilkaset lub kilka tysięcy procent. I teraz nie zrozumcie mnie źle, bo jeśli mam wybór między Wieszczem Apokalipsy czy innym szurem od wielkich resetów, to zdecydowanie wybieram narrację Alberta Rokickiego, bo po prostu historia pokazuje, że w długim terminie dużo lepiej być na rynku, niż siedzieć z osranymi gaciami i zapasem konserw w szafie. Sam nie nastawiam się na tak wielkie zwyżki na GPW, ale coraz więcej zaczyna wskazywać na to, że faktycznie nasza giełda może dać całkiem nieźle zarobić w ciągu najbliższych lat. Swoją drogą pan Albert Rockiński mówił o tej wielkiej hoście pokoleniowej. Odkąd pamiętam, niezależnie czy WIG-20 był na poziomie 2300 czy 1400 punktów, zwykle to wyglądało tak, że mówił te swoje hasełka: typu bądź chciwy, gdzie inni się boją. Zawsze popierając to jakimś pozytywnym komentarzem, w którym podkreślał szanse polskich spółek i bagatelizował zagrożenia. Mam wrażenie, że gdyby wybuchła wojna i musiałbym powiedzmy uciekać do schronu, to pierwszym filmikiem jaki wyświetliłbym się na YouTube po wyjściu byłby film Alberta Rokickiego z wielkim napisem Kupuj, gdy słyszysz dźwięk armat. Albo gdyby jakaś ogólnoświatowa pandemia zabiła 60% ludzi i wszyscy byliby w żałobie, to już sobie wyobrażam film z uśmiechniętym Albertem Rokickim zatytułowany When you want to cry, it's time to buy z inwestorskim pozdrowieniem Albert Long Term Rokicki. Dąży do tego, że jeśli bezmyślnie słuchaliście takiego pozytywnego gadania i po prostu kupowaliście w miarę niezłe tanie spółki na chybił trafił, to prawdopodobnie w tym momencie jesteście na grubym plusie. Historia najzwyczajniej w świecie pokazuje, że na rynku warto być optymistą, wybrać nawet najprostszy ETF na akcje z całego świata i po prostu czekać sobie spokojnie i ewentualnie dokupować, a w tym czasie uczyć się i cieszyć się życiem. No to powiedzmy sobie, co musi się stać, żeby doszło do tej wielkiej pokoleniowej hossy na GPW, czyli aż sześć warunków do spełnienia. Po pierwsze, ustabilizowanie się sytuacji geopolitycznej, czyli jakiś względny pokój na Ukrainie i polskie spółki faktycznie wykorzystujące całą sytuację i biorące udział w odbudowie Ukrainy i ekspansji na wschód. Dwa. Ustabilizowanie się sytuacji politycznej i zakończenie sporów z Unią Europejską, co po pierwsze przyniosłoby wreszcie oczekiwane przez cały biznes w Polsce KPO, a po drugie uspokoiłoby inwestorów zagranicznych. Już w jednym wideo o tym mówiłem, nie chcę tu sporów politycznych, ale najprawdopodobniej dla polskiej giełdy najlepsze byłyby roszady w parlamencie w tegorocznych wyborach. 3. Polacy zaczynają ufać PPK i kasa z tego programu z każdym rokiem coraz bardziej pompuje polskie akcje, chociaż tutaj to sprawa długoterminowa, ale na razie wygląda bardzo pozytywnie dla polskiej giełdy, bo już teraz w grę wchodzi kilkanaście miliardów złotych, ale szybko to może się zamienić w kilkadziesiąt miliardów. 4. Na giełdę wróci tak zwana ulica. Czyli Polacy zaczynają wierzyć, że polskie akcje faktycznie są w stanie uchronić ich kapitał przed inflacją, co swoją drogą w dłuższym terminie faktycznie może okazać się prawdą, i zaczynają przesuwać pieniądze z kont oszczędnościowych i lokat na giełdę. 5. Na szeroką skalę ruszy rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej w związku z CPK lub po prostu bez CPK. 6. Inflacja spada szybciej niż oczekiwano i na początku 2024 roku faktycznie można myśleć o obniżaniu stóp procentowych. To jest taki hiperoptymistyczny scenariusz, który w mojej ocenie spowodowałby faktycznie taką 2-3 letnią mega hossę na polskich akcjach. Jest to w jakimś stopniu prawdopodobne, ale ja nie nastawiałbym się aż tak pozytywnie, chociaż giełda już mnie nauczyła, że zachowuje się dużo bardziej skrajnie niż sobie to zawsze wyobrażałem. Jeżeli spada, to spada dużo bardziej niż myślałem, że może spaść, a jeśli rośnie, to rośnie bardziej niż się tego spodziewałem. No i teraz chciałem przedstawić Wam swój pomysł inwestycyjny, który narodził się w mojej głowie po tym, jak postanowiłem wyjść z Torpolu po żałosnych tłumaczeniach zarządu dotyczących braku dywidendy. Otóż pomyślałem, że zakładając taki pozytywny scenariusz, dobrze byłoby mieć ekspozycję na spółki z SWIG 80, w tym m.in. właśnie na Torpol, bo w takich warunkach ich wzrost powinien być spektakularny. Pamiętajcie, że mówię te słowa w warunkach, kiedy SWIG 80 zbliża się nieubłaganie do swojego ATH, więc dużo spółek z tego indeksu już znacznie urosło. Jednocześnie doświadczenie z Torpolem sprawiło, że w przypadku takich mniejszych spółek chciałbym chwilowo uniknąć stock pickingu, bo mam już całkiem duży portfel pojedynczych spółek dywidendowych. Pomyślałem, że przy założeniu skrajnie pozytywnego scenariusza, niezłym pomysłem byłoby zainteresowanie się ETF-em na SWIG 80, który już od trzech dobrych lat totalnie masakruje i polskie, i amerykańskie indeksy. Możecie sobie pomyśleć, że po takich wzrostach to tam na pewno już jest giga drogo. No, i właśnie nie do końca, bo mediana ceny do zysku wynosi około 10, średnia ceny do zysku dla całego indeksu 12,5, a wiele spółek zachowujących dobre perspektywy ma CZ zdecydowanie poniżej 10. I teraz musicie mieć świadomość, że na pewno nie jest to inwestycja, która przyniesie wam 10-krotny zysk, ale jeśli zakładacie taki naprawdę pozytywny scenariusz dla polskiej giełdy i gospodarki. To niewykluczone, że pewnego dnia obudzimy się ze Zwigiem chociażby o 100% wyżej niż jest teraz. Sam w tym czasie będę uważnie analizował poszczególne spółki dywidendowe ze Zwigu 80 i z czasem będę dzielił się jakimiś ciekawymi pomysłami, ale przy założeniu, że w październiku 2022 roku zaczęła się taka prawdziwa, regularna hossa, to chcę mieć już teraz jakąś ekspozycję na ten indeks. Minusem tego ETF-u od Beta Securities są koszty zarządzania wynoszące 90%, chociaż samodzielnie bardzo trudno jest budować ekspozycję na ten indeks, więc załóżmy, że to jest jeszcze w miarę akceptowalna cena. Ticker tego ETF-u na GPW to ETF S80TR i można go kupić przez zwyczajne konto maklerskie. Spróbuję przy okazji pomóc wam trochę w zrozumieniu jak jest zbudowany ten indeks i wyjaśnić, dlaczego uważam, że może być niezłym pomysłem na inwestycje w razie wielkiej hossy pokoleniowej, ale też w razie czego dobrym pomysłem na inwestycję długoterminową. Zacznijmy od tego, że indeks SWIG80 jest bardzo rozdrobniony, co w pewnych warunkach może okazać się przewagą, na przykład jedna spółka, której powinęła się noga nie zatopi całego indeksu, z drugiej widzimy, że na NASDAQ za 80% wzrostu w pierwszym kwartale 2023 roku odpowiada tylko 10 ze 100 spółek. Jeżeli te big techy zaczną w pewnym momencie radzić sobie trochę gorzej, to spadek NASDAQ może być równie spektakularny jak jego wcześniejszy wzrost. Oczywiście tylko tak gdybam, bo na razie te firmy radzą sobie bardzo dobrze. Na kolejnym bardzo ciekawym wykresie widzimy zachowanie NASDAQ-a i portfela złożonego po połowie z tych dwóch indeksów. W tej chwili S\&P jest niżej od Nasdaq, ale zobaczcie, że na przestrzeni tych 25 lat dał zarobić dosyć podobne wartości. Chciałbym też zwrócić waszą uwagę na to, że Nasdaq wyprzedził S\&P 80 w ostatnich 13 latach, a jeśli zerkniemy sobie na okres 2003-2007, to mamy prawdziwy pokaz siły S\&P 80 i próbkę tego, co może się dziać jeżeli faktycznie zakładamy wielką hossę pokoleniową. W tamtym czasie cały indeks małych spółek urósł prawie dwudziestokrotnie. Oczywiście ciężko jest pewnie teraz oczekiwać takiego wzrostu, ale znowu przy założeniu hossy niewykluczone, że za trzy lata na podobnym wykresie znowu zobaczymy klujący ESWIG. Teraz na swoich ekranach widzicie tabelkę, która pokazuje średnioroczne stopy zwrotu z ostatnich lat. Ostatnie 3 lata należą zdecydowanie do SWIG-u, który radzi sobie dużo lepiej niż NASDAQ, jednak na przestrzeni 25 lat to amerykański indeks przyniósł lepszą stopę zwrotu, która wynosiła 10,8% średniorocznie, podczas gdy SWIG wykręcił 8,9%. Cytując tutaj artykuł parkietu, w którym znalazłem te wykresy, po takiej pobieżnej analizie możemy spokojnie stwierdzić, że oba te indeksy zdecydowanie zasługują na uwagę przy budowie zdywersyfikowanego portfela. Ja dodam tylko od siebie, że jak już pewnie wiecie, sam na razie trzymam się z dala od Nasdaq-a, bo cały czas uważam, że wycenia bardzo pozytywny scenariusz dla amerykańskiej gospodarki, który może, ale nie musi się zrealizować. Natomiast na pewno przyjdzie taki czas, że wrócę z przyjemnością do analizy tego indeksu, bo bardzo chciałbym mieć w portfelu niektóre spółki amerykańskie. No to teraz spróbujemy zrozumieć, jak zbudowany jest S&P 80 i na jakich spółkach i sektorach się opiera. Około 8% zajmują dwie spółki z grupy ASECO, czyli ASECO BS i ASECO SEE, czyli firmy z branży informatycznej, które rok w rok się rozwijają i płacą rosnące regularne dywidendy. Stanowi to taki niezły stabilizator tego indeksu, bo te spółki raczej niechętnie reagują na bezcy i korekty. Dodatkowo we ZWIGU 80 znajduje się ulubienie z inwestorów dywidendowych, czyli AMBRA, spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą alkoholi. Razem grupa stabilizatorów indeksu zajmuje około 9%. Kolejną i najważniejszą dla mnie grupą spółek, które mogą poradzić sobie świetnie w wielkiej hossie pokoleniowej, są spółki budowlane i takie około budowlane, jak np. przykład Ferro, Mirbud, Erbud, Śnieżka, Torpol, Polimex Mostostal, Dekora, Pekabex, Instal Kraków, Mostostal w Zabrze, Cognor, Bowim, Toja, PCC Rokita, Selena, Forte, który jest producentem mebli. I Amika, producent i dystrybutora GD. Wszystkie razem stanowią około 20% wartości indeksu. Wiem, że nie powinienem wrzucać tych spółek do jednego worka, ale wydaje mi się, że przy spełnieniu się założeń wielkiej hostsy pokoleniowej, te spółki mogą być ewentualnym beneficjentem odbudowy Ukrainy, rozszerzenia wpływów polskiego biznesu na wschód, budowy CPK i otrzymania przez Polskę KPO. Następnym sektorem, który bym wyróżnił, a w którym nie odważyłbym się na stock picking, jest gaming. Tak się składa, że do SVGU dotarły te spółki, które faktycznie mają już ugruntowaną pozycję na rynku i z tego co słyszę, raczej są lubiane przez graczy i inwestorów. A są to PlayWay, CI Games, Creepy Jar i People Can Fly, które stanowią około 6,25% portfela indeksu. Dalej mamy sektor biotechnologiczny, w którym też nie odważyłbym się wybrać konkretnej spółki, a który faktycznie wydaje się w Polsce rosnąć w siłę. Przyznam, że na tym kompletnie się nie znam, bo zawsze wybierałem do analizy takie bardzo proste biznesy, które jestem w stanie zrozumieć, ale mając już całkiem nieźle ugruntowany portfel w tej mojej ulubionej realnej ekonomii. Pomyślałem, że mogę sobie pozwolić na taką bezpieczną spekulację, kupując właśnie kawałek tego sektora przez ETF na SWIG80. W skład tego sektora wchodzą, jakkolwiek się to czyta, Therapeutics, Captor, Celon Pharma, Scope Fluidics chyba też tu można wrzucić, Biomaxima, Molecure i Bioton. Razem stanowią około 8,6% indeksu SWIG80. Wrzucam też w opisie artykuł, w którym analitycy Noble Securities postrzegają te biotechy z swig 80 jako atrakcyjne. Trudno mi się odnieść, ale raczej ich dział analiz jest jednym z bardziej konkretnych i profesjonalnych na GPW, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to tak skomplikowany i losowy sektor, że bez jakiegoś insight info lepiej chyba go po prostu traktować spekulacyjnie. Kolejna grupa spółek to spółki fotowoltaiczne i zajmujące się szeroko pojętą zieloną energią czyli spółki z sektora, który przez moment był bardzo modny, ale od dłuższego czasu trwa na nim BESA, która urealniła wyceny spółek. Do tej grupy możemy zaliczyć ONDE, Photon Energy, ML System, Sanex i Grodno i łącznie zajmują one 3,45% SWG-80. Dalej wyróżniłbym spółki związane z przemysłem samochodowym, który jako jeden z nielicznych nie odczuwa za bardzo tego obecnego spowolnienia gospodarczego. Firmy, które zajmują się tą gałęzią gospodarki to Alumetal, Sanok, Oponeo, Boryszew i AC AutoGaz, które razem zajmują około 9% portfela indeksu. Pozostałe spółki, na które według mnie warto zwrócić uwagę, a które dostarczają jeszcze lepszej dywersyfikacji sektorowej i szans na wzrost indeksu w ciągu najbliższych 2-3 lat, to Bośbank. Jest to jedyna spółka z sektora bankowego we Zwigu, zajmuje 1%, trzech deweloperów mieszkaniowych. Echo Investment, MCI Capital i Atal około 3,25%. Arctic Paper, producent papieru, obecnie może performować pewnie trochę gorzej po rekordowych kwartałach, 1,7%. Unimod, spółka importująca i sprzedająca paliwa, która ma za sobą imponujący wzrost, 1,42%. Lubawa dostarczająca między innymi elementy uzbrojenia wojskowego, takiego jak kamizelki kuloodporne, 1,14%. DataWalk, posiadająca własną platformę do zaawansowanej analizy danych, wykorzystywaną w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym, 1,12%. Agora, działalność medialna i sieć Kinhelios, 1%. Shopper, platforma umożliwiająca łatwe założenie sklepu internetowego, 0,94%. Wotum, kancelaria prawna, reprezentująca chyba znaczył większość frankowiczów w sądach, 0,94%. Witchen, dobrze performująca ostatnio spółka oferująca produkty skórzane, buty, walizki, portfele, torebki, 0,7%. Wawel, producent słodyczy, 1%. Oczywiście trudno byłoby mi w tym filmie omówić dokładnie każdą spółkę, ale chciałem Wam zasygnalizować tak mniej więcej, jak zbudowany jest SWIG 80 i jak szeroką posiada dywersyfikację sektorową. Krótko mówiąc, kupując SWIG80 stawiamy nasze pieniądze na prywatny sektor polskich przedsiębiorstw, który jak wskazuje intuicja i historia radził sobie lepiej i najprawdopodobniej będzie radził sobie lepiej niż państwowe molochy. W mojej ocenie jest to w tej chwili w pewnym sensie sytuacja win-win, bo przy założeniu wielkiej hossy pokoleniowej lub po prostu zwykłej hossy swig 80 za 2-3 lata będzie po prostu wyżej niż jest teraz. Jeśli jednak spełni się jakiś gorszy scenariusz, to ten indeks był historycznie na tyle silny, że z dużym prawdopodobieństwem warto będzie go po prostu uśredniać i czekać odpowiednio długo, żeby wyjść na plus. Pamiętajcie, że to tylko moja opinia, i głównym założeniem tego filmu jest poznanie indeksu SWIG 80. Absolutnie nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Ja sam faktycznie kupiłem już parę jednostek tego ETF-a i w tym roku najprawdopodobniej będę go sobie powoli akumulował, szczególnie jeśli nastąpi jakaś większa korekta. Dodam jeszcze, że ta nazwa indeks małych spółek może być trochę myląca, bo ja na początku swojej giełdowej przygody wyobrażałem sobie, że są to jakieś małe spekulacyjne podmioty, które są mega ryzykowne. Tak naprawdę w większości są to firmy posiadające już mocno ugruntowaną pozycję na rynku i przynoszące stabilne zyski z kwartału na kwartał. Więc to też nie jest tak, że kupujemy jakąś obietnicę, że być może kiedyś te spółki zaczną zarabiać. Ale faktycznie, mając SWIG 80, mamy ekspozycję na takie realne, dochodowe polskie biznesy. I jeszcze taka ciekawostka: obecna kapitalizacja SWIG-u blisko swojego ATH. To 63 miliardy złotych, czyli jakaś 1,175 kapitalizacji Apple'a. Oznacza to, że kiedy Apple spada w danym dniu o 0,6%, to z jego kapitalizacji znika więcej pieniędzy niż wynosi kapitalizacja całego SWIG-u 80. Na dziś to wszystko. Dzięki za wysłuchanie. Dajcie proszę znać, jakie są Wasze typy spółek lub inwestycji w przypadku wielkiej hosty pokoleniowej i w ogóle co myślicie o tym temacie. Jeżeli ten materiał był dla Was w jakiś sposób przydatny lub rozwijający, to super byłoby, gdybyście zostawili jakiś komentarz i subskrypcję, bo pozwala mi to dotrzeć do większej grupy osób. Jest też opcja wsparcia kanału przez kupną wirtualnej kawy. Link znajduje się w opisie. Od wakacji planuję zacząć wysyłać taki regularny newsletter z jakimiś dodatkowymi analizami do osób, które zdecydowały się na wsparcie. Od wakacji, bo wtedy po prostu będę miał więcej czasu na takie spokojne przygotowanie materiałów. Do usłyszenia niebawem. Cześć.